Dziś w restauracji Raciborska było naprawdę wesoło. Podopieczni warsztatu terapii zajęciowej bawili się na imprezie andrzejkowej, a to wszystko było możliwe m.in. dzięki Państwu, bo taka rozrywka finansowana jest z dochodów WTZ uzyskiwanych ze sprzedaży rękodzieła. 23 listopada podopieczni warsztatu terapii zajęciowej zrobili sobie przerwę od świątecznych przygotowań, by uczcić Andrzejki. Jak co roku spotykamy się na integracyjnym spotkaniu andrzejkowym, organizowanym dla podopiecznych warsztatu, rodziców, opiekunów. Także jest to taki czas na integrację, szczególnie rodziców. Rodzice mieszkają na terenie całego powiatu raciborskiego, także nie mają okazji, żeby się tak spotkać. Organizujemy spotkania z rodzicami, ale to spotkanie jest takie wyjątkowe. Można przy kawie, przy ciasku zrobić zakupy i tutaj do nas podejść. Spotkanie jest dobrowolne dla rodziców podopiecznych, którzy jednak chętnie przychodzą na zabawę andrzejkową, by poznać kolegów swoich dorosłych już dzieci, a także terapeutów i wychowawców, z którymi na co dzień pracują. To także okazja do szerszego poznania się samych podopiecznych. Super się bawimy, fajne jest towarzystwo, super aserb. Super atmosfera jest. Bo mamy zabawę integracyjną i ta zabawa jest fajna i my się bawimy. Jest DJ Paulok. No jest to taka oczekiwana zabawa, tym bardziej, że tutaj w restauracji Raciborskiej od wielu lat nas tutaj goszczą. Oczywiście jest to usługa, to nie za darmo, ale jest tu fajna atmosfera, oni się lubią bawić, także poznajemy się też w innych okolicznościach przy zabawie. Jest taka luźna atmosfera, można porozmawiać, pobawić się, pocieszyć, nawiązać znajomości koleżeńskie między uczestnikami. Bo niekiedy w pracowniach każdy tam przebywa w swojej pracowni, spotykamy się jedynie na śniadaniu, a tutaj w takich innych okolicznościach mamy możliwość, żeby się spotkać i też integrować wewnętrznie między poszczególnymi pracowniami i uczestnikami. W restauracji, która gościła dziś warsztat terapii zajęciowej, przygotowano także przedsmak świątecznego kiermaszu. Na stole prezentowano rękodzieło, które podopieczni wytworzyli z myślą o poszukujących unikatowych prezentów pod choinkę. Lada moment będzie można je zakupić w różnych punktach miasta. Akcja świąt bożonarodzeniowych, takie jarmarki, stragany. Tak zaczyna się ta akcja jutro, czyli piątek, sobota. Jesteśmy w Oszą na Rybnickiej, w galerii Oszą. Mamy stoisko od godziny 10 do 20. Później za tydzień, 1-2, czyli znowu piątek, sobotę sprzedajemy też w Oszą. Później mamy od 7 do 10 grudnia jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Raciborskim, to jest od czwartku do niedzieli. Będziemy od 11 do 19 wystawiali nasze rzeczy do sprzedaży i później jeszcze, bo jest jedna tylko niedziela handlowa, 17 przed niedzielą handlową, będziemy jeszcze raz w Oszą mieć nasze stoisko z tymi wyrobami bożonarodzeniowymi. Chyba że wcześniej wyprzedamy, no i nie będziemy jeszcze sprzedawać, to skrócimy ten okres. Ale na razie mamy dużo produktów przygotowanych, każdy coś dla siebie wybierze, także zapraszam. My także zapraszamy do odwiedzenia stoisk WTZ. Warto, bo to właśnie dzięki Państwa zakupom podopieczni warsztatu mogą brać udział w takich wydarzeniach jak dziś. Cały dochód ze sprzedaży rękodzieła wytworzonego podczas zajęć terapeutycznych przeznaczany jest na spotkania integracyjne, wycieczki i zabawy.